wczoraj w nocy myślałem o kazaniu i miałem zamiar głosić list do Efezjan, trzeci rozdział od 8 do 9, 10 wersetu. I przygotowałem serce, albo raczej prosiłem Pana, żeby przygotował moje serce. Bo wiecie, jest jedna rzecz, mieć przygotowany treść, jest druga rzecz, mieć przygotowane serce. I myślałem o tym i modliłem się, a potem myślałem o pysze w moim życiu. I myślałem, jak często to jest widoczne w moim życiu. Moje dzieci to widzą. Moja żona, na szczęście nie tutaj jest w pokoju, ale ona też tak widzi. Ja bym bardzo się bał, jeżeli mieliście nagranie mojego myślenia. Jak często byłoby pycha ewidentnie tam. I pytanie nie jest dla nas, czy mam pychę. Pytanie jest dla nas, gdzie jest pycha w moim sercu, w moim życiu i jak mogę go wyeliminować. Więc zdecydowałem odnowić kazanie na temat pychy. I to było z wykładu na obóz parę lat temu, więc jeżeli jest trochę znajomo, to pewnie dlatego. Ale dla mnie jest bardzo ważne powtórzyć tej treści do mnie osobiście. I mam nadzieję, że to będzie dobre przypomnienie dla nas wszystkich. Pamiętam, jak byłem w seminarium, że miałem zajęcie głoszenia. Od 5 do 8 braci w zajęciu. I mieliśmy głosić, a podczas profesor i studenci słuchali i dali feedback, informacja zwrotna. Było pokusa dla mnie do pychy, bo chciałem być najlepszym. Wyznałem to pastorowi, zmagam się z pychą w zajęciu głoszenia. Ten pastor zapytał, Kyle, z jakiego powodu walczysz z pychą na zajęciach? Odpowiedziałem, no nie wiem, po prostu chcę mieć najlepsze kazanie. I on surowo, nawet bardzo poważny ton powiedział coś takiego. Kyle. Pycha zabija skuteczną służbę. Kyle, pycha zabija skuteczną służbę. Byłem zaskoczony, kiedy słyszałem jego ton, ale teraz rozumiem. Pycha w naszym życiu jest niszcząca. Kiedyś ten pastor był pastorem młodzieżowym w zdrowym kościele. Co tydzień setki ludzi zgromadziło się i słuchało dobrych kazań od utalentowanego kaznodziei. Poza tym w Radzie Starszych było kilku mężczyzn z dobrego seminarium i nawet profesorowie seminarium byli starszymi. Mam nadzieję, że widzicie, że to był potężny kościół. Obok kościoła było dobry chrześcijański uniwersytet i wiele studentów chodziło do tamtego kościoła, bo nie mieli samochoda. Ale niestety z powodu pychy i innych grzechów ten kościół rozpadł się. Dużo ludzi wyszło z kościoła. Świadectwo kościoła wobec świata bardzo ucierpiało. Nawet jedna niewierząca osoba pytała jednego z pastorów, niewierząca osoba, pytała tak, o co chodzi w waszym kościele? Lata później ten pastor młodzieży był pastorem w innym kościele, do którego chodziłem. To był ten pastor, z którym rozmawiałem. I on tak mi powiedział, Kyle, pycha zabija skuteczną służbę. Ze Słowa Bożego wiemy, że pycha potrafi nie tylko niszczyć służbę kościelną, ale też życie indywidualne, świadectwo wierzących osób, rodziny, miejsce pracy. Chciałbym dzisiaj odpowiedzieć kilka pytań na temat pychy, więc oto jest kazanie tematyczne, więc wow, dziwne dla mnie mieć kazanie tematyczne. Tomek raz powiedział, że można mieć kazanie tematyczne. To jest okej, ale musisz od razu upamiętać się po kazaniu, więc
No, żartuję. Oczywiście kazanie tematyczne są całkiem ok i dobre. Tylko my lubimy często przejść przez księgę, bo chcemy, żebyśmy mówili, co jest tam napisane w Biblii i nie tylko to, co chcemy mówić, prawda? Ale jeżeli na przykład piekło jest tematem następnego wersetu, to musimy mówić o piekle, prawda? Ale dzisiaj będzie tematyczne kazanie na temat pychy. Chciałbym odpowiedzieć kilka pytań na temat pychy. Co to jest pychy? Pycha. Czy pycha naprawdę jest aż tak zła? Jak może wyglądać pycha w naszym życiu? I co mamy zrobić w świetle naszej pychy? Więc najpierw, co to jest pycha? Co to jest? Można powiedzieć, że pycha to wysokie mniemanie, czyli pogląd o sobie i niski pogląd na innych i Boga. Wysoki pogląd o sobie i niski pogląd na innych i Boga. Księga Powtórzonego Prawa w 8 rozdziale jest tak napisane do Izraelitów: aby twoje serce nie uniosło się i abyś nie zapomniał Pana, swego Boga, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli, abyś nie mówił w swym sercu: moja moc i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo. Ale pamiętaj Pana, swego Boga, gdyż to On daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które przysiągł z twoim ojcem, jak się to dziś okazuje. Pan Bóg ostrzega Izraela, że będą mieli pokusy, kiedy wejdą do ziemi obiecanej. Będą tam żyć w dobrych okolicznościach i z tego powodu jest możliwe, że nie będą dziękować Bogu. Skupią się na sobie i ich serce się uniesie. Chciałbym podkreślić połączenie między uniesionym sercem, jest to bardzo podobne do pychy, prawda? I zapomnianiem o Bogu. Tak naprawdę to wydaje się, że to jest dobrą definicją pycha. Ktoś zapomnia o Boga, o Bogu, bo myśli tylko o sobie. Zamiast miłości do Pana i ludzi, pyszna osoba kocha tylko kogo? Siebie. Tylko siebie. Ktoś powiedział, że pycha to sposób myślenia o sobie, skoncentrowanie na sobie i służbie dla siebie, dążenie do samouznania i wywyższenie, chęć kontrolowania i używanie wszystkich rzeczy dla siebie. Słowo związane z pychą w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie wyjaśniają, że pycha to wysoki pogląd na siebie. Wydaje mi się, że nasz tekst tutaj, mianowicie uniesione serca i zapomnianie o Bogu, jest tą samą rzeczą. Kiedy żyjemy dla siebie, nie pamiętamy o Bogu. To jest ten moment, kiedy żyjemy w pysze. Przeczytałem coś bardzo prostego. Kiedy ktoś jest pyszny, skupię się na sobie. Kiedy ktoś jest pyszny, skupię się na sobie. Jeżeli tak definiujemy pychę, to jasne, że pycha jest korzeniem, słuchajcie, wszelkiego grzechu. Jest korzeniem wszelkiego grzechu. Każdym razem grzeszymy, chcemy coś dla siebie. Na przykład, niesprawiedliwy gniew. Jestem zły, bo mam coś, albo nie mam czegoś, co ja chcę, albo czego nie chcę. Żądza. Szukamy niesprawiedliwej przyjemności dla siebie. Zmartwienie. Ja muszę się bać, bo okoliczności są mi trudne. Kłamstwo. Nie chcę mówić prawdy, bo będzie mnie to dużo kosztować. I tak dalej. Kiedy grzeszymy, kiedy jesteśmy pyszni, skupimy się na sobie i nie na tym, co Bóg chce. Skupimy się na sobie i nie na tym, co byłoby dobre dla innych. Czy pycha naprawdę jest aż tak zła? Następne pytanie. Czy pycha jest naprawdę aż tak zła?
Świat mówi nam, że pycha jest dobrą rzeczą. Nawet pamiętam, jak byłem w liceum, że jeden z nauczycieli powiedział nam w klasie, uważam, że pycha to dobra rzecz, że powinniśmy być pyszni. Nic nie może być dalszego od prawdy. Zobaczmy, co Biblia mówi o pysze. I mam nadzieję, że przez to możemy być świadomi, jak niebezpiecznie jest pycha. Pamiętaj, że pycha jest bardzo grzeszna. To jest taki punkt. Pycha jest bardzo grzeszna. Thomas Watson powiedział tak, czyli Tomasz Watson powiedział tak, pycha jest największym świętokradztwem, okrada Boga z Jego chwały. Pycha jest największym świętokradztwem, okrada Boga z Jego chwały. Musimy pamiętać, że jeden z celów dla wierzących jest napisany w pierwszym liście Piotra, 2:9. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście, co? Rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Kiedy postępujemy w pysze, robimy odwrotnie. Odwrotnie do tego, co powinniśmy. Chcemy, żebyśmy byli na pierwszym miejscu zamiast Boga. Problem jest taki, że tylko On jest godny tego. W końcu my jesteśmy Jego stworzeniem. Co zrobiliśmy, że jesteśmy godni chwały? Jeżeli ktoś mówi, dałem pieniądze na biednych. Odpowiedź, dałeś pieniądze, które Bóg ci dał. Jeżeli ktoś mówi, pomagałem komuś pod siebie. Odpowiedź, pomagałeś za pomocą sił, które Pan ci dał. Jeżeli ktoś mówi, myślałem o rozwiązaniu poważnej rzeczy i przez to uczyniłem świat lepszym miejscem. Odpowiedź, znalazłeś rozwiązanie przez rozumienie, które Pan ci dał. Wszystko jest to od Pana. Tylko Jemu należy się chwała. 1 Koryntian 4:7. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Cóż masz? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Jeżeli mamy dobre uczynki w życiu, to jest po prostu owoce naszego zbawienia, dane przez Boga, które Bóg nam dał. A co jeżeli chodzi o niewierzących? Jedyny powód, dlaczego niewierzący ludzie nie są aż tak źli, jak mogliby być, jest taki, że Pan powstrzymuje ich przez ich okoliczności. Nikt nie może powiedzieć, ja jestem dobrym człowiekiem. Nikt. Pan Bóg powiedział w księdze Izajasza 42:8. Ja Pan, to jest moje imię i moje chwały nie oddam innemu, ani moje czci rzeźbionym posągom. Powinniśmy drżeć, jeżeli myślimy, że pycha nie jest aż tak zła. Wyobraź sobie, że genialny mężczyzna stworzył maszynę, która produkuje samochody. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk, a za jakieś 2 godziny będzie samochód. 2 godziny, tylko 2. Wyobraź sobie, że ten pan, który zrobił maszynę, zatrudnił kogoś, aby nacisnął przycisk. A potem pracownik myśli o sobie wysoko, bo tak dobrze nacisnął przycisk. Naciskać, oto stał się samochód. Człowieku, mogę nacisnąć ten przycisk. I my wiemy, że lepiej byłoby dla niego powiedzieć szefowi, proszę pana, jestem pod wrażeniem, co pan tutaj zrobił. Nie wiem, ile godzin to wymagało, ale to jest po prostu niesamowita rzecz. Brawo. I pycha jest trochę tak jak to. Chwała należy do Stwórcy, a kiedy jesteśmy pyszni, chcemy ukraść chwałę od Boga. Wiedz, że Pan Bóg nienawidzi pycha. Pychy. Jeżeli wątpimy, czy pycha jest aż tak zła, pamiętamy, że Pan Bóg tego nienawidzi. Księga Przysłów, 6 rozdział,
jest sześć rzeczy, które nienawidzi Pan, siedem budzi w nim odradzę. I pierwsza, wyniosłe oczy. To jest pierwsze, wyniosłe oczy. Tutaj widzimy wyniosłe oczy. To odnosi się do aroganckiego serca. Kiedy ktoś chce zrobić coś złego, albo myśli, że jest, albo myśli, że jest niezwyciężony, albo myśli, że wie lepiej niż inni, ta osoba ma wyniosłe oczy. Takie zachowanie, takie podstawy serca Pan nienawidzi. Ma pierwsze miejsce w liście siedmiu grzechów, które budzą w Bogu odradzę. Podobnie mamy werset w Księgi Przysłów 16 i 5. Każdy, który jest wyniosłego serca, budzi odradzę w Panu, choć weźmie innych do pomocy, nieunikanie uniknie kary. To są mocne słowa. Pycha budzi odradzę u Pana, a potem będzie kara. Wiem więc, Pan Bóg nienawidzi pychy. Trzeba o tym pamiętać, że Pan nienawidzi pychy. Wiedz, że pycha to grzech i to pochodzi ze wnętrza. Pan Jezus tak nam mówił w Ewangelii Marka, 7 rozdział. Tak jak Tomek ostatnio mówił, bo miał kazanie przez 7 rozdział. Jezus tak powiedział. Zewnętrzne bowiem ze serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa, kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyłudzanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha i głupota. I widzimy tutaj trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, pycha jest grzechem. Może to już jasne, ale świat mówi, że pycha nie jest złą rzeczą. Tutaj jest obok takich grzechów jak kradzieże, zabójstwa i cudzołóstwa. I po drugie widzimy, że pochodzi z wnętrza. Nikt nie może powiedzieć, pycha w moim życiu nie jest moja wina. Nikt. To moje okoliczności, które powodują zachowanie w moim życiu. To nie jest prawda. To pochodzi ze środka nas. Po trzecie, pycha kala człowieka. Kala. To łatwo nam myśleć, ale my wszyscy mamy pychę. To nie jest aż tak zła. Przed Bogiem to kala nas. Tylko ci, którzy ufają Jezusowi, mogą pokonać to splugawienie. Jeżeli ktoś ma zły dzień, możemy powiedzieć po angielsku sobie, siebie, do siebie, what has gotten into me today? Czyli, co weszło w mi dzisiaj? Ale byłoby bardziej biblijnie powiedzieć, spójrz na grzech wychodzący z mojego serca. To byłoby bardziej biblijne. Pycha i inne grzechy pochodzą ze serca. To jest dlatego upamiętanie obejmuje pokorne wyznanie grzechów i odwrócenie się od nich. Upamiętanie nie jest, tak, wiem, że było to źle, ale moja żona, ale mój mąż, ale mój szef, ale moja osobowość, ale moje okoliczności sprawiło, że źle zrobiłem. Raczej jest, tak, to było źle i to od mojego serca. Okoliczności nie zmuszały mnie do grzechu, to było z mojego serca. Pamiętaj, że pycha ma swoje konsekwencje. Przynosi ból. Księga Przysłów 14, czy w ustach głupiego jest rózga pychy, a mądrych strzegą ich wargi, to znaczy, że głupi ludzie mówią głupie rzeczy i to powoduje u nich złe traktowanie innych. Potem przynosi kłótnie, Przysłów 28-25, człowiek wyniosły wczyna spór, ale kto pokłada ufność w Panu, będzie nasycona. Jeżeli masz dużo sporów albo kłótni w swoim życiu, to daj sobie pytanie, czy mam pychę w danej relacji? Jeżeli tak, to idź do tego człowieka i poproś o przebaczenie. I jeżeli myślisz, że nie masz pychy, to zadaj pytanie temu innemu człowiekowi w pokorze,
i zapytaj, czy widzisz we mnie jakiś rodzaj pychy? Czy nosi hańby? Przysłów 11:2. Z pychą przychodzi hańba, a u pokornych jest mądrość. Przysłów 16:18. Pycha poprzedza zgubę, a wzniosły duch upadek. Mam śmieszną historię. Mój tata kiedyś potrzebował, 2 lata temu, 3 lata temu, potrzebował benzyny, potrzebował tankować. Jest miejsce w Ameryce, gdzie mieszka, gdzie można tankować dosyć tanio. Więc kolejki były. Trzy kolejki były. I tam stał, i mój tata czekał w jednej kolejce. Kiedy czekał, widział, jak wolno ludzie wychodzili z samochodu i szli do pompy. Trwało to długo, więc tata myślał, kiedy będzie moja kolej? Pokażę, jak szybko można pompować benzynę. Kiedy przyjechał do pompy, szybko poszedł do pompy i szybko zaczął pompować benzynę, ale nie wiedział, że zamknął klucze w samochodzie. I musiał tam czekać godziny na kogoś, żeby otworzyć samochód. Kiedy tak czekał, ludzie nie widzieli, że ta kolejka nie działa, więc pojeżdżali do tej pompy i widzieli, że nie można tam tankować. I pewnie mój tata musiał powiedzieć, o przepraszam, zamknął klucze w samochodzie. I godzinę musiał tak zrobić. I mój tata rozumiał, jest wierzący, jest bardzo fajną osobą. Rozumiał, że było to dobra lekcja od Boga dla niego. Kiedy postępujemy w pysznie, to powoduje hańby. A teraz poważnie. Już sam widziałem kilka razy upadek moralny w kościele. Kiedy o tym myślę, pamiętam, że ci ludzie żyli z dużą pychą, zanim ich grzech stał się na jaw. Te osoby wydają się bardzo krytyczne względem innych i to dziwne, bo żyli sami bardzo niewłaściwie, tylko nie wiedzieliśmy o tym. I myślę, że to też jest dla nas lekcja. I ponadto musimy dać sobie sprawę, że pycha w życiu nie ma konsekwencji tylko dla ciebie, dla mnie, ale też dla innych. Był pewien pastor w małym mieście, który popełnił cudzołóstwo. Kiedy historia wyszła na jaw, dużo ludzi zostało zranionych. I świadectwo kościoła też ucierpiało, bo ludzie uważali go za pastora tego miasta. Musimy pokornie o tym pomyśleć. Paweł powiedział, tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Mamy ten sam potencjał, żeby zrobić to samo, bo mamy ten sam grzech w naszym sercu. Więc jeżeli nie chcesz zrujnować swojego życia, jeżeli nie chcesz zranić ludzi w swoim życiu, jeżeli nie chcesz, żeby ucierpiało świadectwo chrześcijańskie, to bądź pokorny. Uczcie z długiej historii pychy. Kolejny punkt. Uczcie z długiej historii pychy. Pismo mówi, że grzechem szatana na początku była pycha. Pokażę, co mam na myśli. Mężczyzna, który chciałby być starszym w kościele, musi oczywiście mieć cechy dojrzałego, pobożnego człowieka. I jedna cecha znajduje się w pierwszym liście Tymoteusza 3:6. Jest napisane, nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i wpadł w potępienie diabelskie. Jasne jest, że pycha jest pokusą w szczególny sposób dla niedawno nawróconych ludzi. I też widzimy, że gdyby nowicjusz stał się starszym, wpadłby w potępienie diabelskie. To nie znaczy, że diabeł stanąłby i potępiłby tego pysznego starszego. To znaczy, że ten starszy i również diabeł byliby winni tego samego grzechu. To znaczy, że potępienie szatana było z powodu pychy. I widzimy więcej na ten temat w Księdze Izajasza 12-14. Tutaj mamy coś napisane o królu Babilonu. Ale wydaje się, że tekst patrzy poza tego króla i skupia się na upadku samego szatana. Jest napisane. O, jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki. Powalony jesteś aż na ziemię,
Ty, który osłabiałeś narody, Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu, wystąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga, wywyższę swój tron, zasiadę na górze zgromadzenia, na krańcach północy, wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu. I widzimy, że miał grzeszne ambicje, wstąpię, wywyższę, zasiadę, wzniosę, będę równy najwyższemu. I szatan chciał powstać przeciwko Bogu. Jego plan nie zadziałał, więc Jezus powiedział, widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, ale ta historia powinna być dla nas napomnieniem, by trzymać się z dala od pycha, bo kto chce być jak szatan? Kto chce być jak szatan? Widzimy, że pycha nie było problem tylko dla szatana, ale także dla naszego praojca Adama. Chociaż Pismo nie skorzysta z słowa pycha, aby opisać bunt Adama w ogrodzie, to jest jasne, że faktycznie jego pierwsze nieposłuszeństwo wiązało się z pychą. To widzimy w Księdze Rodzaju 3:17. Do Adama zaś powiedział, ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłaś z drzewa, o którym ci przekazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jadł, i tak dalej. Adam zdecydował więc zjeść, ponieważ Adam albo chciał mieć lepiej niż Pan Bóg mu dał, albo bał się tego, co żona by pomyślała o nim. W każdym razie nie myślał o Bogu i skupił się na sobie. J.C. Ryle powiedział, pycha wypędziła Adama z raju, nie był zadowolony z miejsca, które Bóg mu przydzielił, próbował się podnieść i upadł. I w ten sposób grzech, smutek i śmierć weszły przez pychę. Uważaj, bo pycha nie słucha korygowania. Nie słucha korygowania, tak jak Janek dzisiaj czytał w Ewangelii Jana 8 rozdział. Też tam widzieliśmy, że oni nie słyszeli słów Jezusa. Również to widzimy w Księdze Jeremiasza 13. Tak mówi Pan, tak zniszczy pycha Judy i wielką pycha Jerozolimy, ten zły lud, który się wzbrania słuchać moich słów. Ten przykład Izraela uczy nas, że jeżeli ktoś jest pyszny, nie chce słuchać Słowa Bożego. Wystarczy zapytać starszych na temat dyscypliny kościelnej, czy widziałeś kiedyś upartą osobę, którą musieliście skonfrontować raz i jeszcze raz z powodu ich grzechu. Jeżeli ten pastor ma trochę doświadczenia, to odpowiedź na pewno będzie tak. Tak. Jeden pastor podzielił się, że bardzo zmagał się z grzechem złości. Kiedy jego żona próbowała mu pokazać, że jest to duży problem w jego życiu, to nie chciał tego słuchać. Przy jednej okazji, zwracania mu uwagi, ten pastor tak powiedział do jego żony. 95% kobiet w naszym kościele chciałoby być żoną, mężczyzną takiego jak ja. Jego żona odpowiedziała, że byłoby w tych 5%. Wow. Pyszni ludzie bardzo często nie słuchają korygowania. Myślę, że widzimy, że pycha w życiu jest trochę jak ślepota. Nie widzimy, że jesteśmy pysznymi osobami. Jest jak zły oddech. Inni wiedzą o tym, ale my sami nie wiemy. Ale przez Słowo Boże i przez Ducha Świętego możemy wiedzieć, gdzie jest pycha w naszym życiu i możemy się upamiętać. Zawsze musimy się strzec przed pychą. Pismo często pokazuje, że skoro jesteśmy pokorni w miarę teraz, to nie znaczy, że już zawsze będziemy pokorni. Jest możliwe zacząć dobrze i skończyć źle. Druga Księga Kronik 26, chciałbym pokazać życie Uzjasza. Po pierwsze czynił to, co prawe w oczach Pana. Został królem, kiedy miał 16 lat. Jest napisane o nim.
Czynił on to, co prawy w oczach Pana według wszystkiego, co czynił jego ojciec Amaziasz. To znaczy, że szukał Pana, ale chyba nie całym sercem. W tym przypadku Uzjasz zaczął dobrze, ale skończył źle. Po drugie widzimy, że Bóg pomagał Uzjaszowi, kiedy on szukał Boga. Jest napisane, i szukał Boga, dopóki żył Zachariusz, który miał rozeznanie w widzeniach Bożych. A przez te wszystkie dni, kiedy szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. O tym widzimy obszary, w których Pan Bóg mu pomógł. Pomógł mu w dziedzinie spraw zagranicznych. Pomógł mu zbudować terytorium Izraela. Pomógł mu wzmocnić wojsko. I widzimy podsumowanie w drugiej połowie wersetu 15. Jego sława rozeszła się daleko, ponieważ doznawał cudownej pomocy. Aż stał się potężny. Po trzecie widzimy, że stał się pyszny. Następny werset, 16. Ale kiedy się umocnił, uniosło się jego serce ku jego własnej zgubie. Zgrzeszył przeciw Panu, swemu Bogu, gdyż wszedł do świątyni Pana, aby palić kadzidło na ołtarzu kadzenia. Chociaż Pan Bóg pomagał Uzjasz, on nie dał chwały Panu, ale myślał o sobie wysoko. Może dla nas jego grzech nie wydaje się aż tak zły, bo po prostu palił kadzidło na ołtarzu kadzenia, ale to było rezerwowane tylko dla kapłanów. Liczba, czyli 4 Mojżeszowa, 18:7. Ty zaś i twoi synowie z tobą będziecie strzec waszego kapłaństwa przy każdej służbie ołtarza i poza zasłoną i będziecie służyć. Dałem wam urząd waszego kapłaństwa jako dar. Obcy, który się zbliży, poniesie śmierć. Czyli Uzjasz zasłużył tym na śmierć. Wydaje się, że myślał, że prawo nie dotyczyło do niego, bo był tak wielkim człowiekiem, albo być może po prostu w ogóle nie myślał o prawie Pana. Zdecydował się zrobić to, co chciał. To jest ostrzeżenie dla nas wszystkich. Jeżeli macie teraz sukces w pracy, w rodzinie, w sporcie, nawet w służbie w kościele, w czymkolwiek, to pamiętaj, że Bóg ci dał. Ma być tylko dla Jego chwały. I podziękuj Mu, a nie myśli o sobie wysoko. Zauważ też, że pycha prowadziła go ku jego własnej zgubie. Musimy pamiętać, że pycha ma okropne konsekwencje. Widzimy manifestację jego pychy w gniewie, kiedy 80 kapłanów skonfrontowało go, nie posłuchał ich, jest tak napisane, i sprzeciwili się królowi Uzjaszowi i powiedzieli mu: nie do ciebie, Uzjaszu, należy palenie kadzidła Panu, lecz do kapłanów, synów Arona, którzy są poświęceni, aby palić kadzidło. Wyjdź ze świątyni. Zgrzeszyłeś bowiem i nie przynosi ci to chwały od Pana Boga. Wtedy Uzjasz rozgniewał się, mając w ręku kadzielnicę, by spalić kadzidło. A gdy pałał gniewem na kapłanów, pojawił się trąd na jego czole przed kapłanami w domu Pana i przy ołtarzu kadzenia. Zauważ, że nawet skonfrontowanie przez 81 osób nie było wystarczające, aby ich usłuchał. To jest straszne, że można sprawić w naszym sercu, kiedy jest tak twardy. I po czwarte widzimy, że został upokorzony. Ktoś mi powiedział, że na świecie są dwa rodzaje ludzi. Pokorni i ci, którzy staną się pokorni. Lepiej być w tym pierwszym. Kiedy najwyższy kapłan Azariasz i wszyscy kapłani spojrzeli na niego, oto miał trąd na czole, wypchnęli go więc stamtąd i on sam spieszył się z wejściem, bo dotknął go Pan. Potem jest napisane, i tak król Uzjasz był trędowaty aż do dnia swojej śmierci i jako trędowaty mieszkał w domu osobnienie. Został bowiem wyłączony z domu Pana.
I ta historia przypomina nam, że pycha jest naszym wrogiem aż do śmierci. Mamy cały czas pamiętać o Bogu i podziękować Mu za Jego dary i sukcesy, które mamy w życiu. Ostatnie pytanie. Albo prawie. Dwa pytania jeszcze. Jak może wyglądać pycha w naszym życiu? Jak mogę wyglądać? Ten list jest z książki i mam nadzieję, że jest pomocny. Słuchajcie, to jest jak wygląda pycha. Narzekanie na Boga, brak wdzięczności, gniew, postrzeganie siebie jako lepszych od innych, zawyżony pogląd na swoje znaczenie, dary i zdolności, mówienie za dużo o sobie, bycie pochłonięciem przez to, co inni myślą o nas, nie przyjmowanie nauczania od innych, bycie sarkastycznym, raniącym, poniżającym innych, brak służenia, brak współczucia, brak biblijnej modlitwy, brak proszenia o przebaczenie, bycie niecierpliwym lub drażliwym wobec innych, wyrażanie preferencji lub opinii, gdy nikt o nie nie pyta, wykorzystywanie innych, bycie zwodniczym poprzez ukrywanie swoich grzechów, win i błędów. Nie wiem, jak jest dla was, ale dla mnie pycha jest trochę tak jak otwarcie podziemnej piwnicy, która jest pełna węży. Kiedy otwieram, światło wchodzi do piwnicy, już widzę węże blisko drzwi, niestety w ciemnych miejscach w moim sercu. Nie widzę ich, ale słyszę, jak śligają po podłodze. To znaczy, że już widzę pycha w swoim życiu, ale jest więcej niż wiemy. Co mamy zrobić w świetle naszej pychy? Co mamy zrobić? Dzisiaj spędziliśmy większość czasu na tym, co Pismo mówi o pysze. Widzieliśmy, że jest skupiony na sobie, jest bardzo grzeszny, że Pan Bóg nienawidzi je, że pochodzi zewnętrzny, że był grzech szatana i tak dalej. Jeżeli jesteś tutaj, widzisz, że masz za dużo pychy, ja pewnie to widzę w swoim życiu też, jeżeli tak widzisz, chciałbym zachęcić Cię, żebyś przyszedł do Boga w modlitwie, po prostu. Tak, nasz grzech jest wielki, ale Jego łaska jest nawet obficza. Najlepszym lekarstwem na pychę to patrzenie na Jezus. Izjasz nie miał pychy, kiedy zobaczył Pana na tronie w Izajasza 6 rozdział. Daniel, Piotr, Jan podobnie. Musimy również pamiętać, że odwrócenie od pycha nie wprowadzi do smutnej podstawy. Okay, to jest ważne. Musimy pamiętać, że odwrócenie od pychy, dzisiaj na przykład, nie powinno prowadzić do smutnej podstawy. Dla wierzących chodzi o to, że będziemy bardziej szczęśliwi i bardziej radośni. Nie wychodź dzisiaj z kościoła i myśleć, że Pan Bóg chce, żebyś był bardzo smutny i żebyś cały czas patrzył na podłogę, a poczuł smutek. Tak, możemy przez chwilę smucić się, gdy zgrzeszymy, ale nie powinniśmy rozpaczać. Bóg pragnie przywrócić nam radość i zbawienie. On jest bardzo łaskawy. Chce, żebyśmy radowali w Nim, bo Jego Syn umarł z powodu naszej pychy. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś przebaczony. Możesz w tym się radować. Jeżeli nie nawróciłeś do Pana, to musisz. Jeżeli ktoś tutaj jest niewierząca osoba, to pamiętaj o Twojej pysze, bo to jest przed Panem i On wszystko widzi. On widzi wszystko, które jest w sercu. I On wysłał swego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, żeby umarł dla tych, którzy wierzą w Nim. I to jest ten dzień dla Ciebie. Bo bez upamiętania, jeżeli chcesz trwać w pysze do końca dnia, do końca dni, to będzie po prostu okropny koniec dla Ciebie. Ale teraz Pan Bóg mówi do Ciebie, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie w upamiętaniu, bo wysłałem swojego Syna dla Ciebie, jeżeli nawrócisz się do mnie.
Jeżeli Duch Święty pokazał dzisiaj pychę w twoim życiu, to jeszcze raz idź do Pana w modlitwie i wyznaj swój grzech Jemu. Nie pozwól temu, co dzieje się w życiu dzisiaj, żeby odwróciło uwagę od twojej relacji z Panem. Pan Bóg przebaczy każdemu, kto przychodzi do Niego w pokorze i w upamiętaniu. Psalm 51:17. Ofiary dla Boga to duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże. A potem ostatni werset. Izajasza 66:2. Bo to wszystko moja ręka uczyniła i dzięki niej powstało to wszystko, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który drży na moje słowo. Pomódlmy się.